Aby pobrać najnowszą wersję systemu Windows 11, zaleca się. Pobieranie i bezpośrednio ze strony Microsoftu. W internecie znajduje się dużo różnych innych stron, z których można pobrać system operacyjny, ale tak naprawdę nigdy nie wiemy, co się w nim do końca znajduje, czy nie ma tam jakiegoś złośliwego oprogramowania albo jakiegoś oprogramowania szpiegowskiego. Po przejściu na stronę mamy do wyboru następujące opcje: asystenta instalacji, czyli poprowadzi nas krok po kroku, jak zaktualizować nasz obecny system. Możemy od razu stworzyć nośnik instalacyjny z Windowsem 11 oraz pobrać. Klik ISO, czyli tak zwany obraz systemu. Zajmiemy się w tym kursie akurat nie tą opcją. Czyli wybieramy sobie Windows 11. Klikamy pobierz. Następnie wybieramy język. Możemy pobrać dowolny język, jaki tylko chcemy. Wybieramy polski. Dajemy potwierdź. I wersję systemu. Tutaj jeżeli chodzi o Windowsa 11, jest tylko do wyboru 64-bitowa. I klikamy pobierz. Następnie wybieramy sobie ścieżkę, gdzie ma to się zapisać. Niech będzie w pobranych. Dajemy zapisz i czekamy aż nasz plik się pobierze. Po pobraniu przechodzimy w miejsce, gdzie zapisaliśmy obraz. Jak stworzyć botowalnego pendrive'a pokażę w następnym poradniku. Do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.